Mijają lata, Jezus już dorósł, ale nim spojrzymy na Jezusa, spoglądamy na Jana Chrzciciela, który trochę był w ukryciu, a w pewnym momencie staje się bardzo ważną osobą w Izraelu. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniusz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził on całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, a każda góra i pagórek zrównane. Kręte drogi niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Ewangelista Łukasz prowadza nas w historię Jana Chrzciciela, jak to uczynił przy narodzinach Jezusa, rozpoczynając od kontekstu historycznego. Chce nam przez to pokazać, że ta historia jest umiejscowiona w jakimś aktualnym konkrecie życia, że to się dzieje w normalnym ludzkim świecie, który nie jest do końca wcale idealny. Bo oto naród wybrany, Żydzi, są pod panowaniem Rzymu. Teraz imperatorem jest cesarz o imieniu Tyberiusz. Sama Palestyna jest podzielona również na małe królestwa, które oczywiście nie posiadają swojej niezależności, są całkowicie zależne od Rzymu i ci władcy, które tam panują, również są zależni. I są to synowie Heroda Wielkiego, którzy dziedziczą po nim władzę. Ewangelista mówi nam o głównym spadkobiercy, Herodzie Archelaosie, o Herodzie Antypasie i o Herodzie Filipie, którzy biorą pod swoje panowanie poszczególne części Palestyny. I co ciekawe, w pewnym momencie miejsce Archelaosa zajmuje prefekt rzymski Poncjusz Piłat z powodu wielkiego okrucieństwa syna Heroda Wielkiego. Na prośbę samych Żydów zostaje on usunięty, a bardzo ważne tereny Palestyny, Judea i Samaria, przechodzą pod bezpośrednie panowanie Imperium Rzymskiego. Oprócz władzy świeckiej, Ewangelista Łukasz nam mówi o władzy religijnej, mówi nam o Sanhedrynie, o tych, którzy stali na jego czele, o arcykapłanach, wymienia tutaj dwóch bardzo ważnych, Annasza i Kajfasza, którzy pełnili swój urząd przez długie lata. Co też wiązało się oczywiście z koniecznością jakiejś poprawności politycznej wobec Imperium Rzymskiego, które zawsze każdorazowo arcykapłana musiało zatwierdzić. I mijają nam lata, tak jak słyszeliśmy, co się dzieje, kiedy Jezus się rodził. Minęło 30 lat, no i nadal Żydzi są w sytuacji, która nie jest szczególnie atrakcyjna, tak? No to czekamy na Mesjasza, który przyjdzie i rozwiąże sprawę, i to no, oczekiwanie było wyraźnie konkretne, polityczne. No, ktoś musi coś wreszcie z tą sytuacją coś zrobić. No właśnie, ten Mesjasz już jest, on rośnie i prowadzi swoje życie ukryte w Nazarecie, może zupełnie niezauważony przez nikogo. I Bóg prowadzi tę historię z człowiekiem, natomiast nie dzieją się rzeczy, które człowiek by oczekiwał po ludzku, których by się spodziewał, że nastąpi jakaś wyjątkowa zmiana. Łukasz po prostu nas tutaj odziera z jakiejś iluzji, że ta zmiana nastąpi w sposób taki, jak my to sobie możemy wymyślić, czyli spełnienie naszych ludzkich oczekiwań. Sam Jan Chrzciciel nie jest w takim miejscu, w którym byśmy mogli go oczekiwać, bo jest na pustyni. Nie jest w świątyni, jest na pustyni. Jest trochę inny niż wszyscy inni, o których wcześniej czytamy w Starym Testamencie. Znaczy trochę podobny, a jednocześnie jest bardzo oryginalny, bardzo wyjątkowy.
Tak, Jan Chrzciciel jest synem kapłana, przynależy do rodu kapłańskiego, więc moglibyśmy się spodziewać, że tak jak jego ojciec Zachariasz będzie również pełnił funkcje kapłańskie, że będzie to dla niego wielką radością, zresztą biorąc pod uwagę, że jest on od już pierwszych momentów życia wypełniony Duchem Świętym, w momencie, kiedy Maryja przyszła do Elżbiety, będzie on szczególnie wrażliwy na służbę Bogu, a jednak rozpoznaje, że świątynia nie jest jego miejscem i udaje się w inne, szczególnie ważne dla Izraela miejsca, mianowicie na pustynię. I pustynia, uprzywilejowane miejsce, bo tam Bóg mówi do człowieka, Bóg mówił przez liczne lata do serca swojego narodu prowadzonego przez pustynię. Było to miejsce wędrówki ku czemuś nowemu, czyli ku ziemi obiecanej, i tam również Jan swoją osobą niejako przypomina innego wielkiego bohatera ze Starego Testamentu, a mianowicie proroka Eliasza, który też również na pustyni przebywał i wzywał do nawrócenia. I ta pustynia jest miejscem, gdzie Jan, nie wiemy jak długo, dojrzewa, słucha Boga, słucha Jego słowa w samotności, aby w końcu rozpocząć zupełnie nową misję, która bardzo mocno poruszy ludzi i będą liczne tłumy do niego przybywać na pustynię nad Jordan. I to mi się też wydaje takie ważne, jak sobie myślę o tych naszych poszukiwaniach, jak Jezusa głosić. Jan Chrzciciel oczywiście do czegoś nawiązując, ale rzeczywiście idzie swoją drogą, sam znajduje coś ważnego i znalazły się tłumy obok niego, bo on miał coś do przekazania. Jakby nie miał to w jakimkolwiek miejscu, by nie był, jakiejkolwiek funkcji by nie miał, nie byłby inspirujący. Jest, ludzie do niego ciągną, no bo on ma coś im do powiedzenia. Coś odkrył, coś przeżył, coś Pan Bóg mu podpowiedział. On doskonale wie, gdzie jest, dlaczego i co chce tym ludziom przekazać. No i oni są i chłoną. I rzeczywiście od takiego człowieka pełnego Boga czerpią pełnymi garściami. Inaczej pewnie by tam po prostu nie byli. To pokazuje, że Jan po prostu przyjął coś niesamowicie ważnego i wielkiego od samego Boga. To, co głosi, nie pochodzi od niego samego i właśnie dlatego ma taką siłę oddziaływania. A Jan ma bardzo, bardzo konkretne zadanie. Jest tym, który przygotowuje lud na spotkanie z Mesjaszem. Działanie Jana nie koncentruje na nim samym, on nie wskazuje na siebie, on nie chce przyciągnąć do siebie, ale poprzez słowo, które głosi, poprzez zaproszenie, poprzez zewnętrzny znak chrztu zaprasza do bardzo konkretnych rzeczy, a mianowicie do zmiany mentalności. Ten chrzest jest taki też bardzo ciekawy, bo z jednej strony nawiązuje nam do licznych obmyć rytualnych, które były i są obecne w judaizmie. Te obmycia miały być takim znakiem wewnętrznego oczyszczenia duchowego. Natomiast oczywiście nie chodzi tutaj o liczne obmycia, ale to obmycie jest jedno, bo chrzest, czyli baptizma, to znaczy dosłownie zanurzenie. Ludzie mieli zanurzyć się w rzece Jordan. Ta rzeka też jest taka bardzo symboliczna, bo to jest granica, taki punkt graniczny, gdzie rozpoczyna się właśnie coś nowego. Jak Izrael wchodził do ziemi obiecanej, przechodził przez Jordan, otrzymywał ten dar nowej rzeczywistości, właśnie daru ziemi obiecanej. Tak samo teraz człowiek, który wchodzi, zanurza się w Jordanie, na zaproszenie Jana ma wyrazić swoją gotowość do przyjęcia daru zbawienia przyniesionego w następstwie przez Mesjasza, który ma przyjść. Jak o tym rozważam, jak tego słucham, to przychodzi mi do głowy też ileś osób, które pewnie my znamy, pewnie i oglądający nas. Przychodzi ten moment taki ważny spotkania z Panem Bogiem, który może i zmienia życie, ale jest ten czas przygotowania. Czasami taki czas właśnie oczyszczenia, czas już nie dla nas wprost chrztu w większości, no bo byliśmy ochrzczeni wcześniej, ale czegoś, co będzie właśnie takim oczyszczeniem, no i zmianą myślenia, która doprowadza do tego, że w pewnym momencie no jest ta otwartość na Jezusa, na przyjęcie Ducha Świętego, na to, że rzeczywiście może Pan Bóg w pełni działać. Ale jest coś z tym przygotowaniem i są ci ludzie, którzy nam pomagają, którzy są
są inspiracją, tak jak Jan Chrzciciel był dla tamtych osób. On coś mówi i korzysta też z tej tradycji. On mówi te słowa z proroctwa Izajasza. Może siostra też nam trochę dopowie, wyjaśni, dlaczego on do tego nawiązuje, co on próbuje tym ludziom powiedzieć, co oni rozumieją, jak oni to słyszą. Jan Chrzciciel nawiązuje do słów proroka Izajasza, do czasów powrotu z wygnania babilońskiego, które już przecież nastąpiło w VI wieku przed Chrystusem, tak samo jak nastąpiło inne ważne wyjście, wyjście z Egiptu i wejście do ziemi obiecanej. Ale wydaje się, że te obydwie drogi, zarówno wyjście z Egiptu, jak i wejście do ziemi obiecanej, że one nie do końca wypełniły i zrealizowały to, co miały wypełnić, bo celem tych dróg, tych powrotów, tego ocalenia było oczywiście nawrócenie duchowe. A to prawdopodobnie się nie dokonało, bo tak jak patrzymy na sposób życia i relacje z Bogiem narodu wybranego, to wszystko to pozostawiało bardzo wiele do życzenia. I dlatego teraz ma się dokonać jakieś nowe wyjście, nowe przejście przez pustynię, nowe oczyszczenie, które ma prowadzić właśnie do tego nawrócenia, do tej metanoi, czyli zmiany myślenia, nie tylko zmiany w tym rozumieniu zewnętrznym, ale przede wszystkim zmiany wewnętrznych myśli, przekonań, osądów, opinii. Jednym słowem, cała droga wewnętrznego nawrócenia. I do takiej postawy, do takiej gotowości swoich słuchaczy, odbiorców pragnie zaprosić Jan Chrzciciel. No i my też chcemy zaprosić Was, jak zwykle, w modlitwie również, którą proponujemy po wysłuchaniu tego, co jest tymi rozważaniami, do popatrzenia na to, co może być zmianą myślenia w sobie. Pewne schematy, pewne sposoby myślenia jesteśmy w stanie dość łatwo dojrzeć u innych, że to się nie zgrywa z tym, co będzie sposobem myślenia Jezusa. I możemy się zająć tym, żeby nie działo się coś złego, bo chcę ugryźć się w język częściej, bo chcę, nie wiem, solidniej pracować albo lepiej sobie ustawić najróżniejsze relacje w moim życiu, tylko coś zaczyna się zawsze od środka, na co będzie Jezus wskazywał, na co wskazuje całe Pismo Święte. To gdybym miał dotrzeć do czegoś, co jest najbardziej podstawowe, co ja sam jestem w stanie w sobie zobaczyć, to co miałby Pan Jezus we mnie zmieniać? Co byłoby takim oczyszczeniem dla mnie dziś? Dla kogoś to będzie być może narzekanie na to, co jest wokół, dla kogoś jakiś brak nadziei, dla kogoś może nadal nieprzebaczenie komuś, czy niewybaczenie sobie jakiejś sytuacji. Warto spojrzeć na to, gdzie możemy się zmieniać, albo gdzie Jezus może nas dotknąć, żeby następowała taka zmiana myślenia, po to, żebyśmy znali swoje miejsce. Jeśli ktoś czułby, że to nie jest temat na modlitwę, to może też i spojrzeć na Jana Chrzciciela wprost, który mówi: ja jestem głosem wołającego na pustyni, ja jestem jakby w misji, ja przygotowuję na przyjście Mesjasza, to już w zasadzie nie ja, to jest mój głos, to jest to, co jest moim zadaniem, tylko trzeba rzeczywiście to odkryć. Idąc swoją drogą, tak jak Jan Chrzciciel idzie swoją drogą i dlatego są tłumy, które chcą być przy nim, które czerpią z tego, co jest jego jasnością drogi, i tego inni wokół nas też potrzebują. Im bardziej my będziemy w stanie zobaczyć, czego chce od nas Pan Bóg i co jest naszym zadaniem, naszą drogą, tym bardziej jesteśmy w stanie pomóc innym, być dla nich oparciem, dla tych wszystkich innych szukających. Więc może i warto sobie i to pytanie może raz kolejny zadawać: Panie Boże, jakie jest moje miejsce, jakie jest moje zadanie, jakie jest moja misja, co ja mogę zrobić, żeby pomóc innym spotkać Ciebie? Jak ja mogę przygotowywać drogę dla Mesjasza? No mamy Jana Chrzciciela w pełni działania, jeszcze się przy nim będziemy dalej zatrzymywać, no bo on jest bardzo wyjątkowy, bo on przygotowuje już bardzo bezpośrednio do przyjścia Jezusa. Więc niech Jan Chrzciciel będzie dla nas taką wspaniałą inspiracją do naszego życia, tak jak wielu słuchaczy Janowych, przyszłych również uczniów Jezusa, dało się Janowi zainspirować. Dajmy się również i my tej drodze, temu wołaniu poprowadzić, abyśmy mogli stawać się również my inspiratorami dla innych. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień, nadal, gdzie będziemy się przyglądali Janowi Chrzcicielowi.
Dzięki i serdeczne pozdrowienia. Z Bogiem. Z Panem Bogiem.